Cześć, witam was ponownie z Mołdawii. Noc spędziliśmy w miejscowości Styrcza, drugi raz korzystając z gościny rajdu katyńskiego. Plan na dziś jest prosty. Musimy przekroczyć granicę mołdawsko-ukraińską i dotrzeć do Kamieńca Podolskiego. Pogoda, jak widać, nam sprzyja, więc nie tracimy czasu i ruszamy w trasę. Prawie party zarząd, czy lepsza tam dojdzie do ardurerem plus. Emocji prin kablu, dar akolo tu no jeszcze jemnus. Am fost perfect, dar nici tu n-ai fost bun în puncte. Fără rost e prima dată, când poți să calzi, când poți să calzi de jos în sus. Și mi-ai lăsat jurnalul. Sunt sticle pe asfalt, când visele se sparg și se transformă în amintiri. Te rog să nu mai spui că o să pleci spre Marea Albastră și că fereastra ta este mai mult decât un drum spre cer. Te rog să nu mai spui că a murit iubirea noastră. Un picător de ploaie. Tu nu mă crezi, dar știu ce-a spus ochii tăi. Din ale inimii bătăi câțiva centimetri între noi. Nu mai dăm înapoi. Și-mi amintesc, ai spus de atâtea ori că nu e nicio diferență să urci sau să cobori. Scherele spre nicăieri, uneori ne duc mai sus de nori. Și mi-ai lăsat jurnalul, dar ești ters finalul. Sunt sticle pe asfalt, când visele se sparg și se transformă în amintiri. Te rog să nu mai spui că o să pleci spre Marea Albastră și că fereastra ta este mai mult decât un drum spre cer. Te rog să nu mai spui că a murit iubirea noastră. Un picător de ploaie. To naszym oczom ukazuje się cel dzisiejszego dnia. Kamieniec Podolski. Jest to miasto w zachodniej części Ukrainy, położone nad rzeką Smotrycz. Znane jest głównie z potężnej twierdzy, która rozsławiona została w trylogii Henryka Sienkiewicza. Twierdza ta w roku 1672 była broniona przed Turkami między innymi przez Jerzego Wołodyjowskiego, który stał się pierwowzorem bohatera pana Wołodyjowskiego. Twierdzę i stare miasto w Kamieńcu Podolskim można porównać do dwóch wysp bronionych pionowymi skałami o wysokości 40 metrów i otoczonych, co prawda nie morzem, ale jarem rzeki Smotrycz. Ponieważ te dwie wyspy znajdują się niedaleko siebie, połączono je mostem zwanym Zamkowym, bardzo już wiekowym zabytkiem klasy zerowej.
Na jednej z tych wysp, mniejszej, znajdują się twierdze, czyli stary i nowy zamek. Na drugiej stare miasto, które jest połączone mostem z drugim brzegiem jaru rzeki Smotrycz, nazwanym Nowym, o bardzo wysokich filarach kamiennych. Po drugiej stronie nowego mostu znajduje się miasto Kamieniec Podolski. Jeśli jeszcze ktoś nie miał okazji zwiedzać Kamieńca Podolskiego, to bardzo polecam. Według mnie jest to najpiękniej usytuowany zamek na polskich Kresach Wschodnich. A i samo miasto jest równie interesujące. Panowie, alarm do schronu. Wielki chwilny, kolejny kondusz na robotu. Siedzimy w domu. Na dworze speka i pijesz weź czas chłodną wodę. Wypijesz i znajesz, że skoro tristość jak toj wił, ty wyjść na nas, robuj tak samo jak i my. Cało i żywo.
i szarowary. Hej, hej, ja z wami ciumakamy burlakamy. Hej, hej, ja z wami ciumakamy burlakamy. Wypił czarku, wypił drugą, wypił trzecią i nie szurjuся na bagato, bo dywлюся, a na widni ożeniu. No są, ale oni porozważyli się po zamku. Tu jedziemy na Jopce, na Kamieńcowie. O, no. To dawaj, jedziemy. Dzięki, na razie. Tak. Muszę zaznaczyć, że aktualnie postawa Ukraińców w stosunku do Polaków zmieniła się diametralnie. Teraz, jak przepuszczamy na przykład pieszych na przejściu przez jezdnię, to kładą rękę na sercu i kłaniają się, jak widzą, że jadą Polacy. Kiedyś, jak wychodziliśmy na jakąś tam popijawę do baru, to było zalecenie, żebyśmy nie zakładali jakichś patriotycznych ciuchów, co nie było łatwe. Wyciągam jedną koszulkę, huzar na piersi. Wyciągam drugą koszulkę, dwóch huzarów na piersi. Także ciężko było coś znaleźć niepatriotycznego. Tym bardziej, że jeździłem w rajdach katyńskich. W tej chwili wygląda to zupełnie inaczej. Kłaniają się przechodnie, kłaniają się żołnierze. Jest duży szacunek dla Polaków. Zatrzymaliśmy się przy sklepie jakimś tam narzędziowym. Ze sklepu narzędziowego zaprosili nas na kawę do środka. Także bardzo przyjaźni, bardzo otwarci, zupełnie inne nastawienie. No ale wiadomo, wojna miała na to duży wpływ. Jadąc przez Ukrainę widzimy dużo umocnień przydrożnych, prowizoryczne bunkry, pozdejmowane znaki z odległościami, z kilometrami do miejscowości, opisami miejscowości. Wszystko to jest pozdejmowane, żeby utrudnić ewentualnie wrogowi przemieszczanie się i nawigację. Występują też liczne patrole, punkty kontroli. Wszędzie sprawdzają dokumenty, interesują się, kto się przemieszcza. Ale traktują nas przyjaźnie, nie stwarzają żadnych problemów, kłopotów. Nawet jeśli lekko przekroczy się jakieś przepisy drogowe, z reguły uchodzi to płazem, nie karają mandatami. Ale niestety jestem prawie pewien, że kiedy skończy się wojna, Ukraińcy zmarginalizują polską pomoc i staną się ponownie tacy sami jak wcześniej. Шаров.